artystki z Lublina i z Wrocławia, pani Alicji Kupiec. Chcę powiedzieć, że tu jest również czuje oko pani Alicji, pan profesor Adamowiak, który przyjechał na tę wystawę. I tak wszystkim chcę powiedzieć, że to już jest kolejna w tym roku, nie wiem, siódma, ósma wystawa Centrum Rzeczypospolitej, ale pierwsza taka na tym wydaniu ceramicznym. Mam nadzieję, że takie będą następne. No i żeby nie zabierać Państwu czasu, to oddaję głos kuratorom, autorce, promotorowi. Mnie jest bardzo przyjemnie otwierać wystawę na gminę koleżanki Alicji Kupiec. Alicja jest absolwentką Wydziału Ceramiki i Szkła na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Dyplom w 2001 roku obroniła pani profesor Krystyny Cybińskiej. Miała wiele wystaw indywidualnych i zbiorowych, między innymi w Tarnowie, we Wrocławiu i w Lublinie. Jest laureatką drugiej nagrody marszałka województwa lubelskiego w konkursie, w wystawie pokonkursowej malarstwa, gdzie? Autograf. I także głównej nagrody w tejże wystawie w 2006, 2008. Pierwsza była w 2006, bardzo w 2008. Od 2004 roku Alicja pracuje na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie na stanowisku asystenta pracowni Zakładu Rzeźby profesora Adama Dujaka. Miałem przyjemność poznać Alicję na plenerze Laboru, który został organizowany w Centrum Rzeźby Polskiej w zeszłym roku. Efektem tego będzie prezentacja na wystawie plenerowej w oranżerii właśnie w sierpniu tego roku. Prace znajdujące się na naszej wystawie pochodzą z okresu pracy Alicji na Uniwersytecie Marii Curie i można je oglądać, ale myślę, że więcej powie sama autorka, a może przedtem pan profesor. Także tutaj bardzo dziękuję za współpracę i gratuluję za. Także
jest to też, muszę powiedzieć, w tym najważniejszym miejscu dla rzeźby. Pierwsza ekspozycja tak głosna z Jerzego Kozioru, także jest to, można powiedzieć, swoisty, swoista premiera. Nie zadawało.